Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was jedne z najfajniejszych Jordanów i najbardziej pomysłowych jedynek, które ostatnio wychodziły, czyli Jordany jedynki w wersji Rebellioner. A najciekawsze i najbardziej pomysłowe, dlatego że w końcu mamy tutaj coś innego niż zmienioną kolorystykę, użyte inne materiały, bardzo fajne napisy na całej cholewce, które przedstawiają jakąś historię. Jedynym problemem jest to, że ta historia już jest tak przemielona przez Nike i już pokazywana praktycznie wszędzie, a po samym Last Dance już w ogóle używana bardzo często do różnych kolorystyk butów i pokazywana prawie na każdym kroku, że mi osobiście, siedzącemu cały czas w temacie butów, trochę się to już nudzi, ale jeżeli chodzi o te buty, to jeszcze nigdy nie mieliśmy Jordanów jedynek zrobionych w ten sposób, które poruszały ten temat i wygląda to naprawdę nieźle. A jeszcze przed samą recenzją proszę Was oczywiście o subskrypcję, lajka oraz dzwoneczka pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba ten materiał. Napiszcie także w komentarzu, czy podobają Wam się te buty, czy może niekoniecznie. I naprawdę dziękuję Wam bardzo za ostatnie wyświetlenia, idziemy cały czas do przodu. I jeżeli mamy już to za sobą, to zacznijmy recenzję tego buta. A więc tak, jeżeli chodzi o tego buta i w ogóle o wszystko wokół tej premiery, o opakowanie, wszystkie elementy, które tutaj są zawarte, oczywiście nawiązują do historii zbanowania butów przez ligę NBA. Oczywiście Michaela Jordana w latach 80. No i tak jak mówię, ten temat jest powtarzany naprawdę bardzo często przez Nike. Nike go uwielbia pokazywać. No i tutaj dokładnie użyło tego samego zabiegu. Na samym opakowaniu od razu możecie zobaczyć ogromnego X-a, który nawiązuje właśnie do banet. To samo mamy tutaj na tyle buta. I opakowanie tutaj muszę przyznać, że jest zarąbiste, ponieważ ostatnio Nike stara się faktycznie robić te opakowania nawiązujące do danego buta. Nie mamy już takich zwykłych opakowań jak tutaj na przykład to albo to, czarne, zwykłe, z napisem Nike, tylko mamy zawsze zrobione w jakiś sposób, żeby nawiązywało do premiery, no i te tutaj wygląda także ekstra. Dodatkowo na opakowaniu możecie zobaczyć napis "They can't stop you from wearing them", które oczywiście nawiązuje także do tej sytuacji i do reklamy Nike z lat 80. I muszę przyznać, że cały zamysł tego buta oraz opakowanie tutaj idealnie pasuje. Tak jak mówię, na cholewce możecie zobaczyć właśnie te napisy, które są zrobione na takiej trochę zniszczonej skórze, jest to distressed leather, tak to się nazywa. Oraz tutaj mamy trochę elementów, szczególnie na tej czarnej, gdzie napisy są zrobione z patent leather. I jest tutaj ten plus, że ten but nie powinien się aż tak szybko niszczyć jak w przypadku po całości, jakby był patent leather zrobiony tutaj. Jestem bardzo ciekawy, jak one będą potem wyglądały i w momencie, kiedy tutaj zacznie się zaginać toe box. Ale jeżeli chodzi o jakość i wykonanie tego buta, jest naprawdę bardzo dobrze i szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego po tym wydaniu. Szczerze mówiąc nie śmierdzą aż tak i nie ma tutaj żadnego kleju, żadnych jakichś elementów, które by mi tutaj przeszkadzały. I jeżeli chodzi o jakieś wydania, jeżeli chodzi o jakość ostatnie, które wychodziły, no to jest to naprawdę ok. Jedynym minusem tak naprawdę tego buta, który nie jest oczywiście tutaj minusem co do samej historii, ponieważ samo przedstawienie na cholewce problemu i historii, która była związana z Michaelem Jordanem z lat 80. jest tutaj super rozwiązana i te napisy mega fajnie się odznaczają. Jak sobie zobaczycie pod światło, to one już oczywiście tutaj są w taki sposób zrobione, żeby trochę te światło odbijały. Wiadomo, są trochę, może nie odblaskowe, ale są w ten sposób zrobione, że wiadomo, że one trochę się błyszczą i wygląda to naprawdę superowo. Ale minusem właśnie jest to, jeżeli chodzi o noszenie tych butów, ponieważ w momencie, kiedy mamy takie napisy, które wiadomo pod światło odbijają właśnie promienie, no to trochę nie wygląda to fajnie w przypadku takiego codziennego outfitu, ponieważ jeżeli mamy jakieś takie rzeczy, wiecie, typowo beżowe albo jakieś takich stonowanych kolorystykach, no to te buty będą się mocno odznaczały. Pomijając fakt, że jest to kolorystyka, która jest sama w sobie bardzo prosta i mega lubiana przez ludzi, ponieważ jest zaczerpnięta z shadowów Jordanów jedynek. Jedyne, co się różni tutaj, no to podeszwa, która jest szara, a nie czarna, tak jak w przypadku shadowów, tych oryginalnych, które wychodziły. Ale tak czy siak, jeżeli chodzi o samą kolorystykę, no to byłaby ona naprawdę super na co dzień. Tutaj jedynie właśnie sam fakt tych odbijających się napisów może trochę niszczyć tego buta, ale jeżeli ktoś lubi takie mocno wyróżniające się buty, no to myślę, że tutaj będzie zadowolony. Jeżeli chodzi o ceny tego buta, no to teraz aktualnie kosztują gdzieś w okolicach 1000
50 1200 zł. W zależności tak naprawdę od rozmiaru, tutaj jest dosyć duży rozstrzał, z tego co widziałem, te wysokie rozmiary chodzą po dosyć dużo. Wydaje mi się, że tych par było naprawdę dosyć dużo i może ta cena aż tak szybko nie skoczyć, ale ze względu na to, że ta kolorystyka jest właśnie podobna do Shadowów, a Shadowy 2.0, pomijając fakt, że są totalnie kartonowym butem i wyglądają tak, jakbyście użyli po prostu wieczka z kartonu do produkcji tego boxa w tamtych butach, one tak czy siak aktualnie osiągają naprawdę bardzo dużo ceny i wydaje mi się, że z tymi może być bardzo podobnie po jakimś tam czasie. Już teraz widać, że właśnie te wysokie size'y już poszły do góry i ciężko je kupić za fajną kasę. No i wydaje mi się, że też samo, wiecie, historia wokół tego wydania jest naprawdę bardzo fajna i w bardzo fajny sposób zrobiona. I jest to jedno też z wydań Jordanów, których zazwyczaj nie mamy tak na co dzień i zazwyczaj Jordany, które dostajemy, po prostu różnią się kolorystykami, a takie, które przedstawiają coś i pokazują coś dodatkowego, jeżeli nie są w kolabie, no to już w ogóle, prawie w ogóle się nie pojawiają. Także jeżeli chodzi o to wydanie, jestem naprawdę mega zadowolony. Jeżeli chcecie je kupić, to tutaj polecam brać oczywiście rozmiar taki sam jak na przykład w Air Force'ach i w innych Nike'ach, które macie. Jeżeli chodzi o samą historię przedstawioną tutaj, to jest 10 na 10, ponieważ no, same napisy prezentują się super na bucie, tak samo opakowanie, które widzicie na przebitkach i nawet papier w środku, który jest także zarysowany buty specjalnie, tak, że jakby była cenzura na te buty. Jest to super, mega wszystko przemyślane i bardzo się cieszę, że Nike zrobiło jakąś parkę taką, która jednak trochę odchodzi od tego, co na co dzień dostajemy, ponieważ nie jest to kolejna zmieniona kolorystyka, tylko mamy w końcu jakąś historię fajną opowiedzianą na bucie, a nie tylko na przykład, wiecie, University Blue, Dark Mocha, kolejne kolorystyki, które są mega fajne, są bardzo fajne do chodzenia na co dzień, ale jednak nic nie przedstawiają więcej. A tutaj mamy jednak coś więcej. I jakże jestem bardzo ciekawy, jak Wam się podobają. Tak jak mówię, nie musicie się jakoś tam specjalnie śpieszyć z kupnem tych butów, ale wydaje mi się, że do pół roku albo gdzieś tam jeszcze później, załóżmy do roku, no to one na pewno urosną na wartości. Też zależy, jak będzie to wyglądało z retailem, bo tutaj już mamy 799 zł, a wydaje mi się, że jeżeli tak będzie wyglądała sytuacja u nas, jak wygląda, to mogą one skoczyć jeszcze wyżej, czego na pewno bym nie chciał. I naprawdę polecam Wam tego buta, ponieważ jeżeli chcecie coś do kolekcji, no to to będzie na pewno bardzo fajny bucik, żeby mieć go gdzieś na półce nawet, albo do chodzenia co jakiś czas. A jeżeli chcecie do chodzenia na co dzień, no to może to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ faktycznie będzie dosyć ciężko gdzieś go przypasować do jakichś swoich outfitów. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za ostatnie wyświetlenia, jest tego naprawdę bardzo dużo premier dostaję, już do mnie idą Easy, kolejne 350 wersji Bone, które także mi się udało wylosować, także będą w przyszłym tygodniu. Dzięki Wam wielkie za wszystkie pozytywne wiadomości, które dostaję na kanale, że naprawdę podoba Wam się to, co robię, także mam nadzieję, że dalej tak będzie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!